Witam wszystkich serdecznie u Hanysa. Akurat zagieł u Adika na ogródku i dzisiaj będziemy robić swojską kiełbasa wędzoną. Będziemy to robić obydwaj pierwszy raz. No i myślę, że coś no z tego wyjdzie. No to Adi, coś tam nakupił ciekawego na ta kiełbasę. Dzień dobry, a do tej kiełbasy to dzisiaj nakupował tak, schabu, łopatki, karkówki trochę, boczek, wołowe i to by było na piera. Dobra, majster, to potniemy sobie to mięso na kawałki, potem go zapeklujemy na 24 godziny do lodówki i jutro będziemy mlouli. Czy mogę tu pomóc, jakbyś chciał? Chcesz kroć? Możesz kroć, jak chcesz. Wołowy i podgarle musimy dać osobno, bo to będziemy mlać na mniejszych oczkach, żeby się nam to nie pomieszało. Musimy to dać osobno. No i mięsko my już fajnie potli na kawałki. Tutaj mamy boczek. Tutaj mamy schab z łopatką, a tutaj mamy wołowy i podgarle. Teraz będziemy to wszystko peklować, 24 godziny do lodówki domy i jutro będziemy to wszystko mlouli. No i mamy mięso już w lodówce, teraz 24 godziny będziemy to peklować. No i mamy kolejny dzień, mięso zapeklowane, teraz będziemy mięso mlouli, potem będziemy przyprawiać i naciągać do kondunów, jak do tego domu. Dobra, bierzemy się za robotę. Co się odbierzesz? Ty robił, albo ją robić? No to dawaj, pokaż jako i... Czekaj, no. I jedziemy. Pomału ciepę i... Już rozrabiają. Czy nic nie wypili, a... A już rozrabiają. No, jedzie jak ta lala. No idzie, nie ta maszyna. Idzie, dobrze. Jak które małe? Blank małe, czy te średnie? Ja. Dobra, jedna zorta mamy gotową. Teraz na najmniejszych będziemy wołowy i podgarle robić. Potem na tych średnich zrobimy boczek. Tam był ten cyplik dojść do góry, nie? No, dobra. To jedziemy dalej. No, ciepłe mi tu do góry. Teraz trzeba będzie pomalić już. Zobaczymy, jak się do rady. O, idzie. No i następna zorta gotowa. Następna zmiana sitka. I jademy dalej z boczkiem. I potem już będziemy przyprawiać. Zo, mięso mamy pomlone. Teraz będziemy dawać czosnek, przyprawy. No i będziemy to mieszać. I będziemy mieszać, dokładnie. To co? Sypiesz? To sypię i oba namieszał. No to mieszać jeszcze nie musisz, wszystko to wsypiemy. No to sypiemy. Rozmaryn, 15 gram dumy. Pieprz ziołowy, 50 gram. Przyprawy to sobie możecie dać, jakie lubicie, nie? No. Rozmaryn w środku. Czosnek niedźwiedzi, tu jest chyba pół paczki, no to 2 gramy. Potem jeszcze domy normalnego czosnku. Gorczyca. Cała, 2 paczki, 30 gram razy 2. Gałka muszkatołowo, mieluno, 10 gram. A, sorry, nie gram, bo w Polsce się mówi gramów. Gramów, po śląsku gram. A my jego domy gramu. Możecie, jak to lubi. Ja używam zawsze, czy wędza rybki, czy wędza mięso, używam zioła prowansalskie. Wszystkie zioła są tam w środku, jest ponad 12 rodzajów ziół. Macie wszystko w jednym, także dodawamy też, żeby był smak lepszy. Pewnie. Całe te tkanie? Ja. 10 gram. No i czosnek teraz. Czosnek. Jeden ząbek. Ja lubię czosnek. Ja też. Nawet bardzo. Ja kiedyś dodałem jeszcze paprykę chili do tego. O, to mega, mega dobre wyszło. Nie? Jak to lubi, nie? No, jak to lubi. Ja lubię ostry, Adi za bardzo ja za ostry bardzo nie ostry, przepadło, nie? To... Ale czosnek ja. Nie będziemy kombinować z ostrym, bo...
Może być nieciekawie pod tym. Dobra, resztki tu. Tyn. No i będziemy to mieszać po lekko. A, jeszcze zostało. Tylko mamy ile? Dwie łyżki do, albo trzy? Dwie i pół łyżki cukru. Dwie i pół łyżki cukru. No. A tutaj, zanim my zaczęli dzisiaj robić, to Adi przyniósł jeszcze z domu woda, zagotował to i zrobił taką zalewę. Ale ta zalewa by musieli przecedzić. Przesitko. Oczywiście. Dobra, to ja już się tu biera zamieszanie. Dzisiaj na dworze fajna pogoda nam trafiła, wczoraj lowo. Jutro jak będziemy wędzić, to bez macierzmo lodzni. No to będzie ciekawie. Z tym wędzeniem zaś. Tak, z tych rogów powyciągać. Przelejemy ta zalewa, żeby liści laurowe i wszystkie przyprawy zostały nam ładnie na sitku, żeby było ładnie czyste. Dokładnie. To ustrojstwo tu ma kołka, jeździ mi to po całym stole. A gdzieś zmienić się? Nie, za chwilę. Jeszcze raz. Ja mam nadzieję, że nam się to zmieści do tego mańszego pojemnika, żeby my to mogli do lodówki wsadzić. Czy to nie musisz już iść do lodówki? No ja, na chwilę to musimy zostawić do tego mniejszego to dumy. Ale to jeszcze zetko. O ja, mieści się raczej. Zrobię troszkę załba. Lej sobie no trochę te zalewy teraz. Dobry. Teraz zmiana, Adi mieszo. Jest co robić. Adi sa jedzie z tym, aby co tydzień pranie ręcznie robił. Siła doświadczenia. Dobra, zrobię na kulka, obejrzymy jak to wygląda. O! To genau styknie te zalewy. Jeszcze to wlejemy cały i tu będzie. Jak to było? No, genau to wlejemy i to wyjdzie. Pa. No. Mieszaj pan. Jedziemy. Jednak stykło. Jednak stykło, no. Boję się, że braknie. Dołych liter 200. No widzisz? Teraz ci się przyznam. Widzisz, dobrze wiedział, że nas braknie. Ja. Znaczy ja wiedział, że mamy więcej mięsa. Dlatego, że już więcej przypraw i więcej wody do. No i dobry. Bo mamy więcej mięsa, nie? No ja. Ale robi to na mięśnie. No ja, co ty myślisz? No dobra, mięso mamy już przyprawione. Pół godziny my poczekali. Normalnie czeko za trochę dłużej, ale nie mamy czasu za bardzo, bo już nos wieczór sangoni. Przyjdzie tych dwóch, jak to Adi Godoni. Przyjdą ci dwa, wieczór i ćma, o, i wtedy będzie koniec. No, wtedy będzie koniec. No, a z naciąganiem nie będziemy was zanudzać, nie, także jutro widzimy się na wędzeniu. No to witam. Dzisiaj mamy trzeci dzień z kiełbaskoma walczymy. Dzisiaj będziemy wędzić. Mamy już je na patykach, zaraz je będziemy dawać do piecy karań. I będziemy wędzić. Obejrzymy, co to z tego będzie. Jak tego nie zdupcymy, to no to wyjdzie, nie? No. Aż się tego boja. Ty otwierasz? Mamy fajnie taki tak? Glucik. Na boku, do góry i w... Czy ją mu wkładać? Dobra, ty se są to. Mamy fajnie taki glucik tam w piecyku, także... Chcesz ten wbić? A jak chcesz, to se wbij jednego, to będziesz wiedział, i to tam wiesz. Jak wtedy no nie będzie pokazywać temperatury w piecu i no z kiełbasy, nie? Lepiej jak na piec pokazuje, nie? No to zostawimy na piecu. Kurde, by wiedział, bo ja mam dwa takie, widzisz, to by przyniósł tego mojego, ale jak zapomniał osioł zaś, no. Czekaj, ileś mi dał? Trzy? Tak to wygląda w piecu fajnie. Dół, teraz góra. No i jademy z tym. Temperaturka się tu fajnie na 60-63 stopnie trzymie. O, o. I tak se suszymy kiełbaska teraz. Tam zaś majster Adi grilla rozpoloni. Majster Adi padł, idzie oglądać.
Padło, już sobie nie możemy doczekać. Andino, obejrz jaki mamy piękny kolor. O kurde. Piękne brązowiutko. Robi se to, robi se to. Ja to słuchaj? Super, super. Obejrz jakie to jest piękne. W międzyczasie Adi jeszcze zrobił takie fajne... Karkóweczka. Karkóweczki. Poprzyprawią to fajnie wszystko. Kie to ci będzie dobre. Aż idę obejrzeć. Pójdźcie się, patrzcie, patrzcie jak to fajnie skwirce. Pięknie ci to wyglądał, ale mamy sztuki. O! Super! 2 godziny, 20 minut wędzymy. Zobaczymy jak to wygląda teraz. O kurde. Kolorek już jest piękny. Adi, ja? chcesz tam dziobnąć troszkę? Daj, do noża. Do noża. No idź tam, obcinaj. Tego małego se tam weź. Utnij go całego i go skosztujemy. Kosztuj pierwszy. Jeszcze trochę, co? Jako smaku. Szkoda, że nie umiecie tego czuć. Mam powiem Nutella. Takie to jest dobre. Mistrzostwo świata. Pycha. No dobra, i to wyciągamy, nie styknie. Prawie 3 godziny wędzenia. To wyciągamy. O, ja pierdzielę, patrzcie jaki kolorek fajny. Te są piękne teraz. Patrz na te teraz, nie? Patrz ten kolor. Coś pięknego. No, masakra. Mogliby to przełożyć. No ja. Te są piękne. Będziemy wiedzieć na następny roz. Patrz, następne. Słuchaj, my się dopiero uczymy, to wiesz. Patrz. I też inaczej pachnie. Pięknie. No. No to co? Udało się. Sąsiady, dziękuję za zobaczenie filmu. Kiełbaska się udała. Kiełbaska się udała i zapraszamy na następny roz. Pozdro do następnego. Ciao.